Cześć! Z cyklu Weekend z pedałami witamy Was w dniu, w którym odbywa się Milano San Remo. Jeden z pierwszych pięciu monumentów. Najdłuższy jednodniowy wyścig kolarski i tak zwany klasyk wiosenny. Właśnie wydostajemy się od nas z miejscowości, bo najpierw musimy dojechać do Milano. Żeby dojechać do Milano, musimy przeprawić się przez rzekę i pokonać krótki, acz stromy podjazd. Zapraszamy na naszą relację z rajdem. Słuchajcie, przeprawiliśmy się przez podwójną śluzę, pokonaliśmy zakręt śmierci, przejechaliśmy przez rzekę i stoimy teraz przy elektrowni wodnej. Według GPS-u do Milano coraz bliżej i pewnie się zastanawiacie, jak to możliwe, jak to możliwe. Cierpliwości, zaraz wszystko się okaże. Z tym zakrętem śmierci tak trochę przesadzam, nie no tam któregoś razu jechałem troszkę za szybko, troszkę droga była za mokra i po prostu się tak wywaliłem, że ślady mam do dzisiaj i nie mówię tutaj o rysach na rowerze. No i po tym krótkim, acz wcale nie za stromym podjeździe według GPS-u jesteśmy pod Milano. Rozejrzyjmy się. O, jest. No to teraz trzeba się zaprowiantować w pobliskim supermarkecie i ruszamy w drogę do Sanremo. Słuchajcie, dotarliśmy do Parku Krajobrazowego de Mainweg, właściwie Narodowego Parku Krajobrazowego. Jest godzina 14, a my jeszcze nie jesteśmy w połowie. No, wygrzebaliśmy się strasznie późno. Dlaczego? A dlatego, że w nocy byłem na saunach. Pewnie się zastanawiacie, po co w nocy łażę na sauny. To zabawmy się w 20 pytań. Czy było gorąco? Tak, było gorąco. Czy było nadymione? Tak, było nadymione. Czy byłem w środku? Nie, miałem inne zadania. Czy można teraz wejść na te sauny po naszej wizycie? Lepiej nie. Pozostałe pytania napiszcie w komentarzach. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Natomiast sam wyścig Milano San Remo, najdłuższy jednodniowy wyścig kolarski, 298 km ma cała trasa, z Mediolanu do San Remo. Nazywany klasykiem sprinterów, dlatego że cała trasa jest głównie płaska. Pierwsza edycja odbyła się w 1907 roku. W 1910 roku najtrudniejsza edycja ze względu na warunki pogodowe. Śnieżyce, burze śnieżne. Z 66 startujących na mecie odmeldowało się jedynie 4. Zwycięzcą wtedy był Eugène Christophe, kolarz francuski. W roku, w którym urodził się Witek, odbyła się 100. edycja Milano San Remo. I zwycięzcą tej 100. edycji był kolarz brytyjski Mark Cavendish. Natomiast w roku, w którym ja się urodziłem, zwycięzcą był belgijski kolarz Roger de Fleming. Możecie pomyśleć, ile lat mam ja, a ile lat ma Witek. Pytanie, czy w Milano San Remo były jakieś polskie akcenty? Oczywiście. Nasz ulubiony Michał Kwiatkowski zwyciężył w 2017. I w tym samym roku Michał Kwiatkowski zwyciężył również Stradę Bianche. On chyba po prostu wtedy mieszkał wiosną we Włoszech, jeździł wszystkie wyścigi i wygrywał. Dlatego, że również w tym samym 2017 Michał Kwiatkowski zdobył Mistrzostwo Świata w wyścigach kolarskich. A nas czeka teraz najdłuższy podjazd tej trasy, mianowicie wspinaczka na de Mainweg, 5 km pod górę. Dlatego się posilamy. I słuchajcie, w tymże pięknym stylu wjechaliśmy na ten słynny podjazd w de Mainweg. Minęliśmy kopalnię imienia Królowej Beatrix, czy tam Beatrice. Kopalnię węgla kamiennego, z której wydobyto od otwarcia do zamknięcia okrągłe 0 ton węgla kamiennego. O ile dobrze pamiętam, to nawet jej zamknięcie odbyło się zanim została otworzona. No ale powiem, że znam więcej krajów, których narodowej polityki energetycznej nie rozumiem. My tymczasem jedziemy dalej, dlatego że od tego momentu czekają nas w zasadzie same zjazdy, za wyjątkiem ostatnich paruset metrów przed samym San Remo. Słuchajcie, w pięknym stylu dojechaliśmy do San Remo, które jest gdzieś tutaj. Tutaj.
ten prosty sposób odbyliśmy jazdę z Milano do Sanremo. I nikt temu nie zaprzeczy. Siedzimy sobie w pięknym słońcu, no jak w Sanremo. I tu w zasadzie kończy się oficjalna część naszego rajdu dzisiaj. Ale została nam jeszcze podróż do domu. 33 km. Bardzo ładne widokowo. Oraz czeka nas najdłuższy zjazd dzisiaj. Najdłuższy i najszybszy, bo po wyasfaltowanej równiutkiej drodze. Także to jeszcze nie koniec. Słuchajcie, heroicznie resztkami sił dojechaliśmy praktycznie już do domu. Witek, znany z zwięzłych i treściwych, trafnych wypowiedzi, podsumuje nam ten rajd. Witek, jak było? Było fajnie. I teraz jest ten moment, że znani youtuberzy wrzucają te kawałki o żebrolajkach, a my zamiast tego mamy dla was zagadkę. Czy wiecie, w którą stronę obracają się łopaty wiatraków, a w którą turbin wiatrowych? Jeżeli wiecie, to napiszcie i napiszcie dlaczego. Napiszcie w komentarzach, a my na koniec dodamy tylko, że w tym sezonie czekają nas jeszcze 4 monumenty. Udanego weekendu i do zobaczenia następnym razem.